Ida Nowakowska pojawiła się na salonach w programie plotek i odniosła się do plotek na temat jej ewentualnego odejścia z programu Pytanie na Śniadanie. Aktorka stwierdziła, że nie jest prawdą, że opuszcza program i cieszy się z pracy z pozostałymi członkami zespołu. Jednakże, plotek nie mógł oprzeć się również pytaniu o partnera Anny Popek w programie. Okazało się, że TVP rozwiązało ten problem, a wkrótce użyczyli nowego prowadzącego, Łukasza Nowickiego. Ida Nowakowska wyraziła zadowolenie z nowego zespołu i oświadczyła, że praca nadal układa się bardzo dobrze.